reverie of all that life can be. Though you have suffered pain, your spirit soars and sings. Ania z Zielonego Wzgórza. Odcinek 7 to niesłychane. Czas wracać do pracy. Zauważyłam, że trochę się lenisz, mój drogi. Każdy potrzebuje nieco odpoczynku, kochana siostro. Do zobaczenia, Mateuszu. Czy mogę pójść się pobawić, jak pozmywam naczynia? Oczywiście, zasłużyłaś na przerwę, kochanie. Uważaj, żeby niczego nie potłuc. Nie martw się, proszę. W roku 1870 Ania Shirley, sierota z domu dziecka, zamieszkała na Zielonym Wzgórzu w gospodarstwie Maryli i Mateusza Cuthbert na wyspie Księcia Edwarda, która należy do Kanady. Maryla zauważyła, że trudno jej przyzwyczaić się do dziewczynki, zwłaszcza, że początkowo zamierzała przygarnąć chłopca, który pomagałby Mateuszowi w pracy. Musiałaś się czuć strasznie, Rachelo. O tak, już dawno nie byłam taka chora. To była straszna grypa. Nie mogłam wstać z łóżka, taka byłam słaba. Musisz opowiedzieć mi, co działo się na Zielonym Wzgórzu. Słyszałam dziwne historie o tej dziewczynie, którą przygarnęliście. Rzeczywiście, na pewno byłaś zaskoczona. Ja nadal jestem. Musieliście być bardzo zdenerwowani. Nie mogłaś odesłać jej z powrotem? Tak, mogliśmy to zrobić, ale postanowiliśmy zatrzymać Anię u siebie. Mateusz szybko się do niej przywiązał. Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego? Sama zaczynam ją lubić. Oczywiście, ma pewne wady, które staram się znosić. Zaszło tu wiele zmian, odkąd się pojawiła. Zmian na lepsze. Ona jest zadziwiająca. Marylu, czy zdajesz sobie sprawę, jaki ciężar bierzesz na swoje barki? Wychowanie dziewczynki to trudne zadanie. Aż do teraz nie miałaś żadnego doświadczenia w tej materii. Nie pomyśl, proszę, że chcę cię zniechęcić, ale czeka cię wiele pracy. Co dzień modlę się, żeby ci się udało. Nie uda ci się mnie od tego odwieść. Głęboko to przemyślałam. O tak, zawsze byłaś uparta. Może chciałabyś poznać Anię, Rachelo? Ona tu jest? Aniu? Pozwól tu do nas. Już idę. Co się stało? Wielkie nieba. Nie zostawili cię tu, bo jesteś ładna. Jest chuda jak szczapa i taka blada. Podejdź tu. Chciałabym ci się przyjrzeć z bliska. Widziałaś kiedy tyle piegów, Marylu? I te rude włosy. Niesłychane. Pani jest niewychowana. Nienawidzę pani. Nienawidzę pani z całego serca. Jakim prawem mówi pani, że jestem blada i chuda jak szczapa? Nie wolno naśmiewać się pani z moich piegów i rudych włosów. Nigdy nie spotkałam tak nietaktownej osoby. Aniu, jak pani by się czuła, gdybym to ja mówiła takie straszne rzeczy na jej temat? Jakby się pani podobało, gdyby ktoś powiedział jej prosto w twarz, że jest brzydka i gruba i do tego niewychowana? Jeżeli panią obraziłam, to wcale nie żałuję. Pani zraniła moje uczucia, niczym się nie przejmując. Jeszcze nigdy nie było mi tak przykro. Nawet gdy pan Thomas krzyczał na mnie po pijanemu. Nigdy pani nie wybaczę.
Nie mam pojęcia, czemu na mnie nakrzyczała. Anno, idź do swego pokoju i zostań tam, aż do ciebie przyjdę. Droga Marylu, nie zazdroszczę ci wychowywania takiej dzikiej istoty. Doprawdy? Sama wiesz, że jej zachowanie nie było nieuzasadnione. Trochę się do tego przyczyniłaś. Nie chcesz chyba powiedzieć, że miała prawo odnosić się do mnie takim tonem? Nie. I poniesie za to karę później. Była bardzo niegrzeczna. Ale z drugiej strony musimy zastanowić się nad jej przeszłością. Przez całe życie nikt nie próbował jej wychowywać, a ty zraniłaś jej uczucia swoimi słowami. Dziękuję ci z całego serca. Nie miałam pojęcia. Marylu, nie potrzebuję lekcji dobrego wychowania od sieroty. Nie mam nic do ciebie, moja droga, ale myślę, że jesteś zbyt dobra dla tej dziewuchy. Ja wychowałam 10 dzieci i pozwól, że udzielę ci dobrej rady. Dzieci takie jak ona potrzebują od czasu do czasu porządnego lania. Nie uda ci się jej wychować, jeśli będziesz z nią tylko rozmawiać. Do widzenia, Marylu. Mam nadzieję, że przyjdziesz mnie odwiedzić, bo moja noga tu już więcej nie postanie. Uwierz mi, po tylu latach straciłaś najlepszą przyjaciółkę przez niewychowaną sierotę. Aniu? Proszę wstać z łóżka i patrzeć na mnie, gdy do ciebie mówię. To było niezłe przedstawienie, nieprawda? Nie wstydzisz się tego? Ale ta pani nie miała prawa tak o mnie mówić, że jestem chuda i brzydka. Rozumiem to, ale nie powinnaś zachowywać się w taki sposób w stosunku do kogoś, kto jest naszym gościem. Bardzo się na tobie zawiodłam. Bardzo. Nie będę tolerować takiego zachowania. Nie wolno ci tracić nad sobą kontroli w taki sposób. A właśnie, że wolno. Zwłaszcza, gdy ktoś myśli, że sieroty można traktować jak śmieci. Wiem, że jestem chuda i brzydka, że mam rude włosy i mnóstwo piegów. Nie jestem przecież ślepa. Jednak gdy obca osoba powiedziała mi to prosto w twarz, to choć bardzo chciałam, to nie mogłam się opanować. W każdym razie wywarłaś wrażenie na pani Lindy. Jak myślisz, co powie o tobie wszystkim, których spotka? Proszę sobie wyobrazić, jak by pani się czuła, gdyby ktoś powiedział takie rzeczy prosto w twarz. Szkoda, że Maryla jest tak pospolitą dziewczyną. Uważaj, może nas słyszy. Jest taka blada. Aniu, mnie też nie podobało się to, co powiedziała ci Rachela. Jednak nie wolno ci było zwracać się do niej w taki sposób. Pani Lindy była naszym gościem. Słuchaj uważnie. Słucham. Pójdziesz do domu pani Lindy i przeprosisz ją za swoje zachowanie. Przeprosisz ją za to, że byłaś taka niegrzeczna. Po moim trupie. Nie, proszę. Może być każda inna kara, tylko nie to. Możesz mnie zamknąć w piwnicy pełnej węży i o chlebie i wodzie, tylko nie każ mi iść do pani Lindy z przeprosinami. Niestety, nie mamy tu takiej piwnicy, więc zostaniesz w swoim pokoju, aż zmienisz zdanie. Trudno. W takim razie spędzę tu resztę życia, ponieważ nie żałuję tego, co zrobiłam. Nie mogłabym jej przecież okłamać i powiedzieć, że jest mi przykro. Chciałabym być ci posłuszna, Marylu, ale wcale nie jest mi przykro. Nawet cieszę się, że to zrobiłam. Cóż, nie mogę ci więc pomóc. Może rankiem zmienisz zdanie. Masz całą noc na przemyślenie sprawy.
Powiedziałaś mi, że gdy z nami zamieszkasz, to będziesz się bardzo starać, by być grzeczną dziewczynką. Szkoda, że starałaś się tak krótko. Przykro mi to mówić, Marylu, ale uważam, że Ania dobrze zrobiła. Ta baba dostała to, co się jej należało. Nie mów tak o mojej przyjaciółce, Mateuszu. Poza tym wiesz doskonale, że to było niegrzeczne. Nie możesz jej popierać. Pewnie zaraz powiesz, że Ania nie powinna ponieść kary. Nie, tego nie powiem. Jeśli chcesz, to powiem ci, co o tym myślę. Musimy ją ukarać, ale niezbyt surowo. Tak myślałam. Uważam jednak, że powinna zostać u siebie, dopóki nie postanowi przeprosić Racheli. Czemu kobiety są tak uparte? Mówiłeś coś? Nie, nic ważnego. Nie wiem, ile czasu tu spędzisz, więc przyniosłam ci coś do jedzenia. Dlaczego nie zjadłaś lunchu? Nie mogę niczego przełknąć. Nie rozumiem cię, Aniu. Denerwujesz się, gdy ktoś mówi, że jesteś chuda jak szczapa, a potem nie chcesz niczego jeść. Jedzenie jest nieważne dla kogoś, kto decyduje się spędzić całe życie w pokoju. Mam nadzieję, że to będzie krótkie życie. Aniu. Może Rachela miała rację co do lania, ale nie mogłabym tego zrobić. Najpierw zajmę się krowami. Aniu, chciałem sprawdzić, co u ciebie. To bardzo miłe z twojej strony, Mateuszu. Jakoś sobie radzę. Wyobrażam sobie przeróżne rzeczy. Dzięki temu czas szybciej płynie. Nudzę się, ale muszę się do tego przyzwyczaić. Spędzę tu mnóstwo czasu. Nie wydaje ci się, że lepiej będzie, jak jutro zrobisz to, czego się od ciebie oczekuje i zapomnisz o całej sprawie? Marylla jest bardzo uparta. Chcesz powiedzieć, że powinnam przeprosić? Tak, właśnie to chcę powiedzieć. Dasz sobie radę, moje dziecko. Myślę, że masz rację.
Mogłabym to zrobić. Wcześniej nie było mi przykro z powodu tej sytuacji, a teraz jest. Wczoraj byłam nawet z siebie zadowolona i taka zła. Podobało mi się to. W nocy budziłam się 3 razy i czułam gniew, ale gdy obudziłam się rano, już się nie gniewałam. Przeciwnie, byłam smutna. Nie mogę jednak pójść tam i przeprosić panią Lindy. Robi mi się niedobrze na samą myśl. To takie niegodne. Czasami trzeba wybrać jedno lub drugie. Podjęłam decyzję, że nie będę nikogo przepraszać, jeżeli nie będę przekonana, że naprawdę muszę. Z drugiej strony, jeżeli chcesz, bym przeprosiła tę panią, to cię posłucham. Czy chcesz, żebym tam poszła i porozmawiała z tą wiedźmą? Oczywiście, że tak. Idź tam jak najszybciej. Smutno tam na dole bez ciebie. Wobec tego powiem Maryli, że się poddaję. Świetnie. Bardzo dobrze. Zapomniałbym. Nie mów Maryli, że tutaj byłem. Nie martw się. Umiem dochować tajemnicy. Szybko dziś wróciłeś, Mateuszu. Tak, właśnie wszedłem. Oj, zapomniałem wprowadzić konia do stajni. Spokojnie, masz dużo czasu. Marylu, słucham. Przepraszam z całego serca za moje zachowanie. Czy mogę powtórzyć te słowa pani Lindy? Tak, Aniu. Pójdziemy do niej od razu. Nic nie mówisz. Zastanawiasz się nad czymś? Myślę, co powiedzieć, by przeprosić panią Lindy. Nie wyglądasz na skruszoną. Droga pani Lindy, jest mi tak bardzo przykro z powodu mojego zachowania. Doprawdy nie wiem, co mogę powiedzieć, by panią przeprosić. Jeszcze nigdy nie było mi tak źle. Gdy pomyślę sobie o tym, co zrobiłam, czuję się zrozpaczona. Co gorsza, zraniłam też Marylę i Mateusza, którzy byli tak wspaniałomyślni i pozwolili mi zamieszkać na Zielonym Wzgórzu, chociaż nie jestem chłopcem. To niewdzięczne z mojej strony. Wiem, że źle zrobiłam i zasługuję na karę. Powinnam spędzić resztę życia w moim pokoju. Nie rozumiem, jak mogłam stracić nerwy w taki sposób. Zwykle jestem dobrą i grzeczną dziewczynką. W końcu to wszystko, co pani powiedziała, było prawdą, bez dwóch zdań. W zasadzie ja też powiedziałam prawdę, ale powinnam była zachować ją dla siebie. Proszę, niech mi pani wybaczy. Jeżeli pani tego nie zrobi, będę zadręczać się do końca życia. Mam nadzieję, że nie pozwoli pani, by do tego doszło. Tylko raz byłam niegrzeczna. Wiem, że nie jest pani tak nieczułą osobą i mogę liczyć na jej dobre serce. Błagam, niech mi pani wybaczy.
Już dobrze, dziecko. Oczywiście, że ci wybaczam, Aniu. Ja też powinnam była trzymać język za zębami. Moje uwagi sprowokowały tę aferę. Wspomniałam o twoich włosach, bo znałam kiedyś osobę, która miała taki sam kolor włosów, gdy była mała. Gdy dorosła, miała piękne kasztanowe włosy. Mam nadzieję, że podobnie będzie w twoim przypadku. Nie ma pani pojęcia, jak wspaniałym prezentem jest dla mnie ta historia. Z radością zniosłabym każdą zniewagę, gdybym w przyszłości miała piękne włosy. O ile łatwiej być grzeczną, gdy nie masz rudych włosów. Mam nadzieję, że jest pani moją dobrą wróżką. Być może twoja Ania jest trochę zbyt gadatliwa, ale wcale mi to nie przeszkadza, bo świadczy o jej przenikliwości. W każdym razie rozumiem was teraz i wcale nie jest mi was żal. Życie zadziwia bardziej niż książki. Pełno w nim dziwów i dobrych rzeczy. Myślę, że moje przeprosiny były udane, prawda? Tak, niemal wzruszyłaś Rachelę do łez. O to mi chodziło. Jeżeli się coś robi, trzeba robić to dobrze. Powiedz, Marylu, myślisz, że gdy dorosnę, moje włosy zmienią kolor? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że przykładasz zbyt wiele wagi do swojego wyglądu. Jesteś próżna. Marylu, jak mogę być próżna, skoro wiem, że jestem brzydka? Ja po prostu lubię ładne rzeczy. Dla każdego słowo ładny ma inne znaczenie. Wiem, co masz na myśli, ale się nie zgadzam. Wspaniale wracać do domu, prawda? Sama myśl jest przyjemna. Nie potrafię wyrazić, jak jestem szczęśliwa. Gdy Ania wzięła ją za rękę, Maryla doświadczyła uczucia, z którym się nigdy nie spotkała. Nie umiała go nawet nazwać. Czy była to świadomość odpowiedzialności? A może zaczynała kochać tę małą dziewczynkę? Ania na dobre zadomowiła się na Zielonym Wzgórzu. Maryla uznała, że czas posłać ją do szkółki niedzielnej. Ania zgodziła się z entuzjazmem. Miała nadzieję, że spotka tam Dianę Barry. Tę historię opowiemy następnym razem. Tekst Maciej Zaręba. Czytał Ireneusz Machnicki. Gifts, sweet fragrance, fill the air. The magic of a moon.